Waldemar Witkowski. Panie i panowie, poproszono mnie, żebym startował na urząd prezydenta. Prosili mnie o to spółdzielcy, pracobiorcy i polskie partie lewicowe. Dlatego, że chcieli innej Polski. Chcieli tego, żebyśmy wreszcie pracowali 7 godzin dziennie. Chcieli tego, żeby emerytury i minimalna płaca była wolna od podatku. Chcieli wreszcie tego, żeby leki były bezpłatne. Nie możemy ciągle mówić, że kapitał się musi rozwijać, kapitał musi przepływać. Trzeba stawiać na polską przedsiębiorczość, trzeba stawiać na polską spółdzielczość. Trzeba dbać o to, żeby nasze dzieci, ja mam 2 córki i 2 synów, oddychały czystym powietrzem. Ja Państwu gwarantuję, że będąc prezydentem, zawsze będę dbał o pracowników, o dzieci, o rodziców, bo to jest nasza przeszłość i przyszłość. Proszę o głos na mój numer 10.